Ej, cześć, siemano, z tej strony Lakemer, witajcie w kolejnym odcinku z Wiedźmina trzeciego. Jesteśmy w Kaer Morhen. No i zakłócenia zadanko mamy. Trzeba tutaj znaleźć źródło jakichś zakłóceń. Sygnał robi się mocniejszy. O którą mańkę? Muszę być już blisko. Widzę, że Yennefer znalazła kogoś do łażenia z pikającą różdżką. Konne wiedźmiństwo nigdy się nie przyjęło. Okej, to gdzieś tutaj. Więc tu jesteś. Ciepło. Gorąco. Co tu mamy? Zakłócenie dobiega stąd. Co jest w tych skrzyniach? Bomby dwimerytowe. Lambert robił. Nic dziwnego, że megaskop nie działa. Dobra, trzeba je zabrać. Już ja to zrobię, bo ty jak zawsze nie odłożysz na miejsce. Tylko miej oko na umę. Tak jest, wujku Wesemirze. Jak tam? Wesemir nie męczy cię za bardzo? Tak myślałem. Już podstawiane? No, już, załatwione. Możesz iść. A teraz sprawdźmy odruchy warunkowe. Aha. No dobra, pójdźmy do Yennefer, powiedzmy, że załatwione i wtedy polecimy do Eskela. Powiem mu, że załatwiliśmy... Eskelowi pomożemy oczywiście. Gdzie jest tutaj przejście? Pomożę mu z tymi widłogonami. No ciekawe, ile ich ma w takim razie. Że trzeba mu pomóc. O, nie mogę. Nie, Geralt! Życiowa porada. Nigdy nie skaczcie na schodach. Tak rzekłem, Lakemer. Gdzie ja będę? Aha, no dobra. No na szczęście tutaj. Jakbym miał... no już wiedzielibyśmy, gdzie nawet podejść, ale no wiecie. Nie ma co... szaleć. Dobra, teraz są skróty. Żadnych skoków. Ni ty ty. Ani skoczka. No pamiętam, że ostatnio w Wiedźminie pierwszym gdzieś tu był zarwany kawałek schodów, tylko nie pamiętam w jakim miejscu. Dzięki, już działa. Co to było? Bomby dwimerytowe. Lambert zostawił je przy łóżkach. Zapewne się nie domyślał, że to zakłóci pracę megaskopu. Zapewne się domyślał. Ale wiesz, co mówią? Kto się czubi, ten się lubi. Naprawdę? Ojej. No to chyba Lambert musi mnie uwielbiać. No ale mniejsza z tym. Gotowy do rozmowy? A mam w niej brać udział? Myślałem, że członkini loży nie dopuszczają byle kogo do swych tajemnic. Potraktuj to jako dowód zaufania. No dobrze, zacznijmy. I błagam, zachowuj się. Przed chwilą powiedziałaś, że mi ufasz. Nie łap mnie za słówka. Kedmil, Yennefer Vengerberg, Gwynblade? Kedmil, Enseveln. Po co mnie wezwałaś? Mam do czynienia z pewną klątwą. Została rzucona w dialekcie starszej mowy, którego nie znam. Rozumiem. Jak brzmią słowa zaklęcia? Vafeil Elaine, Kedmil Folin. Gledwdorn Eptenejt, Bundro Itne i Jahus. Słyszałaś już te słowa wcześniej, prawda? Tak, w legendach. Tych bez szczęśliwego zakończenia. Potrafisz pomóc mi z tą klątwą? Do pewnego stopnia.
Pomóc może tylko inkantacja Agnes z Glanville połączona z odwrotnym trójkątem Eldara, ale nie gwarantuję, że to wystarczy. Dziękuję, Severn. Wafail. Nasza rozmowa jeszcze się nie skończyła. Niech zgadnę. Pewnie chcesz czegoś w zamian. Jeśli mogę cię prosić, Gwynblade, nie zgaduj już, tylko słuchaj. Nadchodzi czas białego zimna i białego światła. A świat umrze wśród mrozu. Znam przepowiednie i kliny. Znasz, nie wątpię. Ale czy rozumiesz? Starsza krew może rozpocząć czas końca, ale może go też odsunąć. Pamiętaj o tym, Gwynblade, bo od ciebie zależy, czy ziarno wybuchnie płomieniem. Zrozumiałaś, o co jej chodziło? O Ciri oczywiście. Mogliby się wreszcie od niej wszyscy odczepić. Nie liczyłabym na to. Ciekawa rozmowa. To co teraz? Przeprosisz za to, że zachowałeś się jak burak, mimo moich próśb. A co ja takiego zrobię? No dobra, niech będzie. Przepraszam. Po prostu miałem wrażenie, że Ida traktuje mnie z wyższością. Więc postanowiłeś jej udowodnić, że ma ku temu solidne podstawy. Brawo. No ale dość o tym. Załatw, co tam miałeś do załatwienia z chłopakami i będziemy mogli zaczynać. No, dobra. To lecimy z Eskelem oczywiście. Jedno zadanie ukończone. Wow. Wow, ukończyliśmy jedno zadanie, czujecie to? Ale kurde. Nie no dobra, nie ma z czego się cieszyć, bo jeszcze dwa. W sumie nie zadanie, część zadania. To jest tylko część zadania. No będzie grubo. Chwila, moment. Właśnie. Co ja mam za głowę? Aktualnie, ciekawe. Kasy też mamy w brud, bo mamy ile? 27 tysięcy. No nieźle. No dobra, robimy wypad. I czas przywitać się. Czy są tutaj dzwony? Czekajcie chwilę. Studnia. Kiedyś tutaj były dzwony. Kiedyś. W Wiedźminie pierwszym. Okej, to chyba mam wyjście na skróty. Ciekawe. A jakbym chciał poszukiwania zrobić i... Szkołę Wilka właśnie, Kermoren. Gdzież musiałbym... Gdzieś tutaj? Aha. Niedaleko Kermoren. Dobra. Jest moja płoteńka. Chodź do mnie, kochana. Dawnośmy się nie widzieli. La. Oj, może być... problem mały. Ano, może być. Ten będzie problem w ogóle przejechać. Nieco tutaj stromo, no właśnie. Geralt, proszę cię, nie pojedź na dół, co? Ja już idę, ja już wracam. Kurde, daleko. Dawaj, dawaj. Nie ociągaj się. Trzeba do wyjścia iść. Murami chyba będzie najszybciej, tak mi się wydaje. Ej, Geralt, przydałby ci się jakiś spadochron. O, fajnie. Zablokowane przejście. Niezbyt miło. Kto to tu postawił? No nie, no nie wierzę. Oni specjalnie to zrobili. Żeby wszyscy się przebiegli i zobaczyli, jak tutaj ładnie podbudowywane wszystko jest. Nic.
Z główną bramę lecimy w takim razie. Do Eskela w sumie nie jest tak daleko, tak więc... Znaczy w sumie nie wiem. Nie spojrzałem, ale raczej nie jest daleko. Dobra, no, no chciałem przeskoczyć na skróty, no ale widzę, nie mogę. Jak na razie wszystko wygląda tak, jak zapamiętałem. Większość przynajmniej. Jeśli chodzi o pierwszą część gry. Dobra, słuchajcie, to tam nie wejdziemy. Trzeba iść ścieżką. I co, tędy, tak? Okej, czyli do jakiejś jaskini chyba wejdziemy. Tak mi się wydaje. Okej, tu dziś jest wejście, tak? Rozumiem. Halo, gra, czy ty w ogóle ogarniasz, gdzie ty mnie prowadzisz? Tu i do góry, okej. Zatem idę do góry. I patrzcie, jest nawet ścieżka. Jakaś tam. Jezusie, gra, gdzie ty mnie prowadzisz? O, niedźwiadek, dzień dobry. No ja chciałem potańczyć, a ten co? Fajnie, byłem na ścieżce. Ze ścieżki musiałem zejść. Kolejny niedźwiedź. Co agresywni oni się tu zrobili, no. No dużo życia stracimy. Chodź tu, mendo. Okej, czyli musimy udać się do tej wieży. No dobra, no. Mam nadzieję, że przeciwników to tutaj nie stara będzie. Wieża sygnałowa. Jeszcze trochę i całkiem się rozleci. Oby się nie rozleciała. Okej. A co sobie możemy pozbierać, tak? Pewnie u góry też coś jest. O, nawet dwie skrzynie. Dobra. Nie no, lodowanie takie nawet bym powiedział na miękko. Dobra, przeczytajmy notatki i zobaczmy, gdzie to nam porozrzuca te wszystkie zadanka. Warto się tu rozejrzeć. Jeszcze tutaj coś jest? Okej. Nie przypuszczałbym, że cokolwiek tu jeszcze jest. A chyba, że to. Ogniwo zasilające portal. Nie działa. Może da się je naładować którymś ze znaków. Czekajcie, trzeba się oddalić, tak? A, to jest portal, okej, dobra. Nie! Serio? Nie mam pytań. Co teraz, Geralt, odwaliłeś to... Bło, przebija wszystko, nie? Bo muszę wyłączyć gdzieś podwójny przewrót w opcji, jak jest gdzieś tam. Naciskając W albo tam A, S... Gdzie my jesteśmy? No nie no, Geralt. Przebijesz wszystko, nie? Przebijesz wszystko, co jest w ogóle możliwe. Straciliśmy... No, tak powiedzmy, 10 minut odcinka, tylko po to, żebyś się zabił. Skacząc z wieży strażniczej. Czy tam zwiadowczej. Serio. Serio. Jaja sobie robisz? No normalnie szkoda mi słów.
następnym razem wchodząc do takich miejsc, zwyczajnie w świecie będę chyba 10 zapisów robił na każdym slocie. Bo to zaczyna być problematyczne, te jego skoki. Kuszę weźmy. Chodź do mnie, płotka, będzie szybciej. Jedziemy! A szczególnie, że mogę... No! Niby na szybkiego wyjechać, ale... No co? No wypuść żeż mnie. Dalej, płotka, dalej! Co jest grane, no? Nie wierzę. Normalnie z buta musieliśmy iść. A co tu mamy? O, jak najbardziej się przyda. Tu też bym bardzo chętnie na skróty poszedł. Geralt, tobie trzeba kupić jakieś buty na sprężynach. Dobra, do tego momentu doszliśmy. Kimnijmy się chwilę. O, super, płotka jest w ogóle jeszcze w Kermoren, w zamku. Jeszcze ja tu będę tydzień chodził za nim. Jeszcze pojechał konno, ja z buta lecę. No chyba, że nie jest to... W sumie wiecie, no Kermoren to nie jest aż taka rozległa okolica, no to... Mam nadzieję, że nie pojechał gdzieś na, kurde, Skellige tym koniem. Okej. Okay. A tam będziemy sprintować sobie do końca kółeczka i wtedy... Okej, odbił w lewo. No fakt, coś tu jest. Jakaś wieżyczka. Coś zniszczonego, stare jakieś budownictwo. I co, pojechał dalej, no ale nic nie zbierał, tak? Nie chce mi się wierzyć. No i co, skrzynia tu jest, czemu nie mogę... O, właśnie. No, tu akurat nic nie ma. Okej, do góry. Jest jakiś koń. To nie? Jego koń. Jak on się nazywał? Wojsiłek. Piękne zwierzę. Widzę właśnie. Ślady stóp i kozich kopyt. Ciekawe. Eskel rozbił obóz. Chyba zakładał, że długo go nie będzie. A proszę bardzo. Dobra, śladami do góry, tak? Kamienie. I ślad się urywa. Świetnie. Może pokieruje się węchem. Eskela nie wyczuje, za to ta koza. Tylko trzeba czegoś, co nią pachnie. Co to jest? Nasikała. No tutaj, nie? Kawałki obłupanej kory. Wygląda na to, że koza Eskela ocierała się o to drzewo. Kłak sierści. O, ale capi. No dobra. Powinno być tak, że jeśli jakiś zapach jest taki, wiecie, taki fest wyraźny, nie? No wiadomo, widzimy wyczulony węch i jak... O, tam już coś jest. Jak coś naprawdę mocno śmierdzi... No proszę. Ślady Eskela. Miałem nosa. Jak coś naprawdę mocno śmierdzi, to powinno być taki mocniejszy ten. Sama się nie przywiązała. Mocniejszy ten cały szlak. To miała być przynęta widłogo, no ale widzę, że na Wiedźminów też działa. A żeby widłogona zwabić, do palika kozę powrozem przywiąż i wśród listowia czem prędzej skryj się. Bestiariusz brata Adalberta, strona 82. Widzę, że pamięć wciąż dobra, mimo lat. Masz tyle lat, co ja, cwaniaku. Tylko ta siwizna postarza.
Dobrze cię wreszcie widzieć. Ciebie też. Jak leci? Po staremu. Od utopca do utopca. To wszystko? Jestem prostym wiedźminem. Nie walczę ze smokami, nie bratam się z królami, ani nie sypiam z czarodziejkami. Nie to, co niektórzy. Wierz mi, nie ma czego zazdrościć. Racja. Zapijanie kawioru szampanem to musi być ciężka praca. Słyszałeś? Leci. No, może uda nam się dzwoneczka uratować. Zrywa się! Po skrzydłach go! Poko, luz. Aha, czyli trzeba go gonić, tak? Czemu mnie to nie dziwi? Chodź tu, Mendo. Do gniazda, tak? Spoko, będą fanty. Nie znoszę, jak to robią gadziska paskudne. Mógłby nam już oszczędzić zachodu i dać się zaś... Mocno krwawi. I tu z jakiejś tętnicy, bo jucha jasna. Daleko już nie zaleci. No i dobra. Trzeba prosto. Okej, no... Leje się jak srebra z niego. Proszę bardzo. Wygląda na to, że zwiał do leża. I dobrze. Stąd już nie ucieknie. Warto się tu rozejrzeć. Ano. Coś wiedźmińskiego tu będziemy mieli. Okej. On tam poszedł. Tu mamy kozę. Śnieżną. Tu mamy ślady krwi. Wiecie, będę się rozglądał za tą skrzynią, bo gdzieś tu na pewno jest. No nie, no to słaby fant, ale jest. Tu nic nie ma. Eskel, ty mógłbyś już iść ubić to do końca, bo jak widzisz, ja tu szukam bardzo ważnych rzeczy. Jak nie ty, no to ja to dokończę, no. Zadowolony? No dobra, zbierz płynu rdzeniowego i zbierajmy się stąd. Tnij z tyłu, tuż pod czaszką. Co ty nie powiesz? Chcesz mi jeszcze pokazać, którą stroną noża mam ciąć? Tą ostrą. No pośpiesz się. Wszystko? Ja bym nie powiedział, że wszystko. Ciekawe, czy coś jeszcze tu mamy, poza szatyńcami zapewne. Agilku? No dokładnie, grzybów tu jest od groma, tych szatyńców, tych jaskiniach, nie jaskiniach. Dobra, nic więcej tu nie ma. Czas wrócić do Kermoren. Okej, dobrze, że się nie zabiłem. Coraz bliżej zabicia się jestem. W coraz szybszym tempie. Starczyło na konia wsiąść? Słuchaj, co powiesz na mały wyścig? Sprawdzilibyśmy, kto jest szybszy, Wojsiłek czy Płotka. No i kto jest lepszym jeźdźcem. No dobra. Wyzwanie żadne, bo prześcignąłbym cię nawet na kulawej świni. Ale czemu by nie? Sam jesteś kulawa świnia. Kto pierwszy w Kermoren, ten lepszy. No dobra, fajnie. Akurat na koniec odcinka. No zobaczymy. 500 metrów, no. Trochę jest. Zobaczymy, ile Płotka w galopie potrafi pojechać. O, trochę potworków tam widziałem po bokach. No, Płotka co najmniej, tak strzelam, z 600 metrów, czy też kroków potrafi
ogarnąć. Chociaż... no zobaczymy. O! Gdzieś tą muzykę już słyszałem. Spokojna twoja rozczochrana. Eskel. Już jesteśmy na miejscu. Ale go zostawiliśmy. Hen daleko. No i co ty na to? No wreszcie. Długo kazałeś na siebie czekać. Siodło mi się zsuwało. Złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy. Sam jesteś baletnica, ale taka, co cholernie dobrze jeździ konno. Należy ci się jakaś nagroda. Skoro nalegasz... Trzymaj, niech ci służy. Cóż takiego nam dałeś? Uwaga, uwaga. Serio? Buty ludu wzgórz? A, chyba że ja wisielców? No to już rozumiem. Dobra, zadanie wykonane. Te buty, no, no w sumie nie aż tak źle z nim. Jej, znowu się palę. Dobra, słuchajcie, tak więc w tym odcinku to było na tyle. Nie będę leciał tamtędy. Pobiegnę sobie tędy. W następnym odcinku oczywiście widzimy się już razem z Lambertem. Możliwe, że będzie tutaj fraszka o Lambercie. Tak mi się wydaje. Będą płynęli razem, tak więc będzie trzeba posłuchać. A tym odcinku to było na tyle. Dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku z Wiedźmina III. I nie tylko. Trzymajcie się. No, Geralt, za niski jesteś. Trzymajcie się. Piona.